Witajcie, zapraszam Was na Top 5, kolejny przegląd najlepszych postów, które ukazały się w tym tygodniu na gizmodo.pl. Na miejscu piątym niesamowity syntezator, który składa się z chóru modelek o różnych rozmiarach miseczek. Możecie na nim zagrać za pomocą strony internetowej, ale wystarczy tego gadania, czas skupić się na pięknie muzyki. Motorola Olympus to kolejny telefon, który ma być zabójcą iPhone'a. Słyszałem to milion razy, ale muszę przyznać, że słuchawka prezentuje się świetnie, a jej bebechy dorównują wyglądowi. W środku znajdziemy system Android 2.2, układ Tegra 2, prawie 4-calowy wyświetlacz i złącza micro USB oraz HDMI. Na miejscu trzecim kolejna zapowiedź zabójcy iPhone'a. Może być nim firma RIM, twórca BlackBerry, która przejęła The Astonishing Tribe. Prawdziwych magików, jeśli chodzi o interfejsy graficzne. Zobaczcie ich wizję przyszłości. Minister obrony Korei Południowej, Kim Ti-young, dosłownie zoonował kolegę, który spytał, dlaczego państwo tak pobłażliwie zareagowało na ostatni atak niesympatycznego sąsiada. Polityk stwierdził, to nie jest StarCraft. Musi to być zła wiadomość dla miłośników tej gry, którzy mieli dyktatorskie aspiracje. Na miejscu pierwszym niesamowita wiadomość prosto z NASA. Naukowcy odkryli nową formę życia, którą nazwali GFIJ1. Ten mikroorganizm jest zdolny do wykorzystania arsenu do budowania DNA, RNA, protein i błon komórkowych. Tym samym radzi sobie świetnie w środowisku, które byłoby zabójcze dla większości ziemskich organizmów. Badacze stwierdzili, że to przełomowe odkrycie, które zmienia sposób, w jaki patrzymy na życie. Ja mogę dodać, obcy są wśród nas.